Witajcie w Strefie Kultury. Bohaterką dzisiejszego odcinka będzie wokalistka i autorka tekstów Magdalena Białorucka-Ogorzelec. Zapraszam. Śpiewam od 7 roku życia. I na tej drodze po prostu muzycznej, powiedzmy gdzieś pewnie w liceum, kiedy już byłam bardziej świadoma tego, co chcę robić w życiu i że to śpiewanie, które kiedyś nazywałam hobby, będę kiedyś robić jako pracę. Więc chyba w liceum i wtedy zaczęłam poważniej myśleć, ale jako praca i jako pasja taka, powiedziałabym, zarabialna na życie od studiów tak naprawdę. Tam daleko na polanie stoi grusza stara. Tyle w życiu już widziała, tak opowiadała. Kiedyś piękny, promienisty, pełen tylu barw. Dziś samotny, zamyślony stał się ten nasz świat. Zaczęłam w ogóle od filologii rosyjskiej w Rzeszowie i w połowie już stwierdziłam, że chyba to nie jest ta ścieżka, którą powinnam pójść. Skończyłam filologię i wybrałam się na jazz i muzykę rozrywkową do nas do Rzeszowa. Akurat tak się stało, że otworzyli ją rok wcześniej, więc cieszę się, że jakby w tym mieście blisko mojego miejsca zamieszkania. I skończyłam studia magisterskie właśnie na jazzie i muzyce rozrywkowej w Rzeszowie. Po pierwsze doświadczenie, ale ogromny sukces mój własny, to jest wydanie płyty, która odbyła się 1 czerwca tego roku. I to jest chyba największy sukces, ponieważ jest tam zawarte wszystko to, na co pracowałam tak naprawdę całe życie. Moje własne numery, moje kompozycje, moje teksty. Jestem z tego bardzo dumna, że jakby mogło się to pojawić i mogłam pokazać to światu i podzielić się tym z Państwem. Ale oprócz tego ostatnie moje osiągnięcie, czyli osobowość sceniczna, tak naprawdę dwie osobowości sceniczne, ponieważ osobowość sceniczna w kategorii kultury powiatu Robczycko-Sędziszowskiego, Nowin właśnie, a później osobowość sceniczna, bardzo duże wyróżnienie, ponieważ była nas cała 15 Karpatia Festiwal w Rzeszowie tego roku, więc tak naprawdę piątka finałowa i to osiągnięcie uważam bardzo duże, patrząc na to, ile było zgłoszeń, ile osób fantastycznych było w tym konkursie, z którymi gdzieś tam rywalizowaliśmy, jeżeli to tak można nazwać, to jest to uważam bardzo duże osiągnięcie. Mamy jeszcze nagrodę osobowość sceniczną, którą jury przyznało, jury prowadzący mi pomogą. Magdalenie Białoruckiej Ogorzelec. Zapraszamy! A nagrodę wręcza wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego, pan Jerzy Cypryś, oraz zastępca redaktora naczelnego Nowin, pan Marcin Żminkowski. Przyznają Państwo, że niezwykła artystka i niezwykła kreacja piosenki autorskiej, którą przedstawiła. Ja myślę, że w ogóle sam pomysł tego, żeby ta płyta powstała, zrodził się dzięki drugiej osobie, ponieważ sporo osób gdzieś tam mówiło do mnie, że no fajnie by było, żeby coś swojego, żebyś wreszcie wydała to w jakimś krążku, żeby to nie było tylko dla Ciebie i do szuflady, tylko dla innych, tak? Żeby się podzielić tą muzyką. Ale tak naprawdę myślę, że pani dr Olga Boczar-Dzikowska, która uczyła mnie wokalu właśnie na jazzie, na drugim roku stwierdziła, że pasowałoby pokazać coś swojego wreszcie. Nie ukrywam, że gdzieś tam przez lata tworzyły się te piosenki, ale one były schowane bardzo głęboko w szufladach i chyba nie do końca były zrobione tak, jakbym chciała, więc nie ujrzały światła dziennego. No ale powiedziałabym, taka mała sugestia pani Olgi, że pasowałoby dyplom licencjacki zakończyć swoimi utworami. Dało mi takiego trochę kopa do działania.
i wyszły trzy utwory, które zaprezentowałam właśnie na trzecim roku licencjatu na jazzie. I ogromna, nie ukrywam, jakby bardzo duża rola publiczności tam odegrała dużą rolę ze względu na to, że wiele dobrych słów, wiele fantastycznych wiadomości, telefonów, po tym właśnie dyplomie dostałam. I zaczęłam się nad tym zastanawiać, że może faktycznie coś w tym jest, że pasowałoby, żeby wydać ten krążek, żeby to, na co pracuję całe życie, wreszcie się, że tak powiem, uwydatniło na świat, tak? Jeżeli to tak można nazwać. I zaczęłam pracować tak naprawdę od czwartego roku, a pierwszego roku magisterki. I płyta powstawała, myślę, że ponad rok. Tak powstawała już bardzo prężnie, czyli pisanie tekstów, reszty, pisanie muzyki wspólnie z moimi wspaniałymi kolegami, muzykami świetnymi, których poznałam właśnie na jazzie, niektórych wcześniej, niektórych tam. I z nimi tworzyliśmy tą muzykę, aranżacje, nagrania. Trochę nam, powiedziałabym, pomogła pandemia, ponieważ znaleźliśmy dużo więcej czasu na to, żeby gdzieś tam się spotkać w międzyczasie, nawet gdzieś na Skype'ie czy telefonicznie, żeby dograć pewne rzeczy, a później próby i studio. No i ponieważ gdzieś tam pandemia mniejszymi lub większymi krokami się zaziębiała, to ja też miałam dużo więcej czasu, żeby zastanowić się nad tekstami, nad melodią, nad muzyką. Więc mam nadzieję, że wyszła ta płyta tak, jak powinna. Płytę poprzedził singiel w 2019 roku, czyli tak naprawdę dwa lata, praktycznie dokładnie dwa lata wcześniej. I to była pierwsza piosenka, którą napisałam właśnie na dyplom licencjacki, ale ona też się ukrywała tam trochę wcześniej, więc powstała troszeczkę wcześniej, ale dopracowana została właśnie na trzecim roku, czyli w 2019 roku. Singiel pod tytułem Taki a Taki, który jest dostępny na YouTubie i można obejrzeć go.
Teledysk był powstał w ogóle w Rzeszowie, powiedziałabym, że na pograniczach, ponieważ trochę na łonie natury, w większości nawet, ale w jakiejś części również w studio, w którym nagrywaliśmy właśnie pierwszy singiel, ponieważ płyta była w zupełnie innym miejscu nagrywana. Ale singiel blisko nas, bo za Tyczynem troszeczkę. I tam w studio plus, tak jak mówię, większość kadrów jednak były realizowane na obrzeżach Rzeszowa, na łonie natury. Sam singiel to jest takie trochę moje przemyślenia, moje doświadczenia i w ogóle cała płyta taka jest, że mówi jakby trochę o mnie i o różnych odmianach miłości, jak sama nazwa wskazuje, miłośnie. Dlatego singiel też pierwszy jest o tym. Taki ataki to jest takie trochę rozwidlenie dróg człowieka. Zastanawianie się, którą drogą powinniśmy pójść. I spotkanie na tej drodze dobrego człowieka lub kilku ludzi, którzy gdzieś pomagają nam wybrać tą dobrą, tą odpowiednią ścieżkę. I taki morał z tego, że nawet jeżeli czasami gdzieś wybieramy nie do końca tak, jak powinniśmy, to myślę, że każdy z nas na swojej drodze spotyka takich ludzi lub takiego człowieka, przyjaciela lub kogoś z rodziny, kto pomaga mu się podnieść i jakby znaleźć wreszcie tą dobrą ścieżkę. I choć pieniądz znaczył wiele, marny jego los. Ma rodzina jest na czele i ten ciepły dom. Czas, dziś mamy go tak wiele, a pomimo to gdzieś odeszły w zapomniane ciepło, bliskość rąk. Zaczęliśmy koncertować. Zaczęliśmy od mojego muzycznego miasta, tak nazywam, bo bardzo, bardzo je cenię. Sędziszów Małopolski, tam powstał pierwszy koncert przy współpracy z Rzeszowem, powiedzmy, bo Dino Top Festival przez Polskie Radio Rzeszów organizowane i Polską Telewizję Rzeszów, więc razem z moim miastem fantastyczny koncert, występ przed m.in. Vicky Gabor czy Dżemem, legendą powiedzmy polskiej muzyki, tak, więc bardzo się z tego cieszę. Kolejny koncert w Rzeszowie, 10 listopada Dębica. Nie zatrzymujemy się, mamy nadzieję, że będzie to szło dalej i te koncerty będą, będzie ich coraz więcej. A oprócz tego zaczęliśmy tworzyć nowe, mamy nadzieję, że nowa płyta gdzieś w jakimś tam czasie trochę bardziej odległym, za jakieś 2-3 lata, mamy nadzieję, że powstanie kolejna. Chciałabym przede wszystkim, żeby ta muzyka dotarła jak najdalej, żeby ludzie docenili to, co robię i żeby po prostu jak największe grono zaczęło to oglądać, żeby zaczęli to słuchać, tym bardziej, że odzew był fantastyczny i mam nadzieję, że nie będzie tylko lokalny, ale dużo, dużo większy. I takie jest moje marzenie. I to już wszystko w Strefie Kultury, a ja Was serdecznie zapraszam na nasz kanał społecznościowy na YouTubie, na Facebooku i na portal nowiny24.pl, gdzie możecie zobaczyć wcześniejsze nasze odcinki. Do zobaczenia.